Co się stało z moją krzywką? Jest 15:05. Wracam, znaczy idę na dworzec, idę jeszcze do Empika, albo Empiku, chyba Empika, po książki. Więc żeby mam w domu hołd. Dobra, a więc ja czuję się bardzo szaj, nagrywając z publicznym. Więc po prostu idę do tego Empika. Kolej było, powiem wam, że nic się nie działo, tak mi było nudno dzisiaj. Naprawdę, ale niby szybko doleciało, ale niektóre akcje mi się dłużyły. I widzimy się w domu. See ya! I'm back. Finally. Dobra, jest 16:28. Oh my god! Dobra, a więc we mną część druga. Tam byłam mam pierwszą, moja siostra czytała właśnie tą pierwszą. Więc jak ją skończy, to ja dopiero sobie zacznę czytać Venoma, bo nie lubię jakby czytać książek, które ktoś zaczął, ale nie skończył, wiecie, o co chodzi. I nie wiem, bo te książki były na jakichś promocjach, więc to ja mam w sobie i one mnie skosztowały. Vincent, słyszałam o tym dużo. Tak samo jako Venomie też po prostu słyszałam Vincent, proszę bardzo. Ale powiem, że jakieś ogólnie cienkie są te książki, nie wiem, o co chodzi, ale... Ale ma ładne strony. Look at this, guys. Oh my gosh. Oh my gosh. Okej. Cool. Zobaczmy to nam. No tutaj też jakoś ma. Znaczy stron nie ma, ale ma pewnie. O. Wow. I ostatnia. Między wierszami. Słyszałam o tej książce. Słyszałam też o tej książce. Ale ładnie, nie? Wow. A to ona napisała, a ja kojarzę. O, tutaj tak, ale... Guys, look at this. Ja już wiem, co moja przyjaciółka będzie mi rysowała, bo moja przyjaciółka zawsze, znaczy nie zawsze, ale często mi rysuje zakładki właśnie z rysunkami. Takie, widzicie, takie trochę... Porównanie do Vincenta to takie biedne. O, ale nie, poczekajcie trochę. Trochę takie fancy. Już w ogóle kontrol mi się mieści powoli na książki, więc no masakra, kochani. Wróciłam ze szkoły, coś działo, nic się nie działo. Naprawdę, ja powiem wam, że w poniedziałku nie miałem, to jakby sorry, że patrzę gdzieś indziej, ale no nie wiem, jak już jak mam. Powiem wam, że tak, poniedziałki nie miałem tak jakby dość szybko, tylko zawsze mi się niektóre lekcje ciągną. W większości to właśnie jest zarządzanie, bo nic się tam nie dzieje praktycznie. To nie idę, bo mam dentystę na... nie wiem na którą. Ale no i tak jakbym musiała się, wiecie, dzwonić, co mi się dzwoniła właśnie z jednej godziny, bo dwie dwie późniejsze. No i akurat wtedy mam sprawdzian, więc trochę to było takie dziwne. Pisałam jeszcze dzisiaj sprawdzian z chemii i miałam odpowiedzi, ale był inny sprawdzian, czyli był ten sam. Znaczy, wiecie, to było podane na odpowiedzi i w ogóle pytania, ale no ja nie wiem, czy z tego będzie dwuja. Muszę mieć 7,5 punktów. To jest w stronie, zwracajmy na to uwagi. Moja grzywka. Wow. To się dzieje, jak ja jej nie wyprostuję, dlatego muszę ją codziennie wyprostować. A więc mamy, co mamy? Wczoraj mamy. Patrzcie, jakie zarąbisty sobie kupiłam. Kumisterny były za 15 zł, więc no to było opłacalne, więc wziąłam jeszcze taki drugi. Miałam dzisiaj do was trochę ponagrywać, ale w sumie to dzisiaj jedno zrobiłam. Jak wstałam już po 8, to tańczyłam sobie. Nauczyłam się już tak do drugiego kogoś. Black Mamba od Espa. I powiem wam, że bym się jeszcze uczyła, ale ja pewnie muszę odpocząć. Moje nogi tego nie wytrzymają. Jak widzicie, są refren. Tutaj gdzieś wam wkleję to. Moje nogi nie. Pomimo tego, że mam ochraniacze, to i tak mnie totalnie... Nawet nie, że kolana mnie bolą, tylko... że mnie stopy bolą i totalnie nawet jak chodzę, to już tak mam, wiecie, w piątek moja psiaci ma odcinki, więc zamówiłam już to na Shinie, pewnie prezent. No i tak, zamówiłam to na Shinie, ale ja nie wiem, czym to przyjdzie. No mam się, nam jakiś, nie wiem, jak to się nazywa, takich, jak to się nazywa, nie wiem, takich jak Jesus. Takich, no wiecie, wałków, chyba tak to się nazywa, żeby do mojej grzywki, nie? Wiecie? Bo no to nie jest zdrowe do mojej grzywki, bo ja ją cały czas katuję. Ja tak chyba leciała do tego dentysty,
I widzimy się po, nie wiem, mam nadzieję, że mi to nie będzie bolało, bo ostatnio jak byłam z Norami, przeżywałam to tak strasznie, mi przez cały dzień mi bolał ten ząb, więc mam nadzieję, że teraz już będzie ok. Co się stało z moją grzywką? Co to ma być? Jest trochę za długa, ale cóż. A więc jest 16:33. W końcu wróciłam. I co? Pisałam dzisiaj matmę. Na pewno miała trójkę. Na pewno. Nie wiem, czy ja gdzieś zrobiłam błąd. Wydaje mi się, że nie. A jeszcze w ogóle wczoraj było mi tego dentysty i już mi tutaj, bo ona mi jakieś leki dawała i już mi połowa z tego trochę tak, no jak ja tam odpadła, ale no cóż. Powiem, że ta wizyta wczoraj była przerażająca, bo widziałam już kilka razy jak ta pani miała, wiecie, jak się nazywa, jakieś strzykawki i już tak kilka razy widziałam, ja to po prostu przez resztę miałam zamknięte oczy. Powiem wam, że nawet taka ładna pogoda się zrobiła, ale trochę wieje, więc założyłam kaptur, żeby mi ta grzywka się nie popsuła jeszcze. Nie miałam czasu, żeby w ogóle do was pogadać, bo prawie nie wyrobiłam się. Dobra, nic nie jedzie. Jest 9:06, ja idę, pędzę. Jeszcze muszę zrobić angielski, bo mam teraz w angielski. Yay, I'm so happy, bye. Dobra, ja pędzę do tej szkoły, idę czytać książkę i oczywiście zrobić angielski. Dobra, guys, jest problem. Słońce mi świeci w oczy. Miałam iść na dworzec, ale pójdę tego maka i poczekam za moją mamą, bo będzie jechała tutaj. Więc polecę z po prostu autem iść tym autobusem. Masakra. No i zjem sobie. Coś, nie wiem co. No. I teraz oczywiście, jakby to Rosie powiedziała, do restauracji pod złotymi łukami. No jest świetnie. Ale serio, nie jest tak fajnie. Ale moja grzywka potrzebuje pomocy, mówi help. W szkole jak było, powiem, że miałam zastępstwo i jakby mieliśmy laboratorium z całą jakby tą klasą, więc no. Ale przeżyłam jakoś. Teraz ja pędzę i widzimy się później. Witam was tego pięknego poranka. A więc jest 7:47. Ja muszę się jeszcze ogarnąć. By the way, zamówiłam sobie z Shinna, co ja sobie robiłam. Zamówiłam sobie gąbeczki takie, więc się przejrzystuję. Myślałam, że będą większe. Jak widzicie, moja gąbeczka, no ona jest w totalnym stanie, więc stwierdziłam, że muszę. Bo zamówiłam przyjęcie do mojej książki. Jeszcze przy okazji sobie zamówiłam taki świetlacz, zobaczymy dzisiaj, bo już to kiedy mi to przyszło, jakoś w środę?
Moja siostra później była właśnie w paczkomacie, ale jakoś tak nie mam, że zapomniałam o tym jakoś, więc zobaczymy tego merkinkę. Jak to widzę? No, dobra. Dam sobie sprawę, że zapomniałam właśnie do nagrywania. Tak, skończyłam. No, trochę większa, ale ja muszę sobie trochę pokazać, bo w ogóle nie dałam sobie jeszcze dzisiaj. Obejrzałam trochę pokój, mi się przyjeżdża moja siostra, chłopak, więc no, masakra. Mam się dzień kobiet tak w ogóle, by the way. Więc wszystkiego najlepszego do wszystkich kobiet, do wszystkich dziewczyn, do wszystkich. Okej, chyba nie jest to chyba trwa w moim stylu. O, w sumie nie wiem. A więc powiedziałam wam już, że dzisiaj jest dzień kobiet, czyli 8 marca. Jest to też dzień mojej przyjaciółki urodzin, 16 urodziny. Więc proszę bardzo, mu też mam jej prezent. Nie wiem, mam nadzieję, że jej się to spodoba. Co to? Moja siostra robiła, jak to się nazywa? Jakieś takie kwiatki, czegoś takiego, więc poprosiłam, żeby mi coś zrobiła. Ja myślę, że dostanie takiego kwiatka. Według mnie takie są właśnie lepsze, bo no wiadomo, będziecie mieli to za dłużej, no raczej nic się z tym nie stanie, nie? No bo to ci nie uschnie. Tak jak normalny kwiat. Dzisiaj muszę dzwonić z matką, bo chcę sobie wrócić wcześniej. Dzisiaj mam na 9.40. Zaczynam czym? Historią. Kończę historią. Wczoraj kończyłam historią. A dzisiaj zaczynam. Tu sobie tak położę, żeby było coś takiego. Ej, ale nawet ja nie czaję takich rzeczy, ale nawet coś. Wygląda chyba. Ja widziałam, że ludzie tak robią, więc to też kosztowało mi ile? 8 zł. Więc wiedziałam, że sobie zamówię. Chyba jest cool. I don't know. A więc mam jakąś taką nową pensję, ale po prostu widzę. Bo moja przednia, to nie dają mamie. O Jezu, tak sprzedałam, tylko że sobie nie podłączę. Moja poprzednia prostownica po prostu była z Action. Ale ja czekajcie, bo ja chyba nie ogarniam. Jest dużo tych nowokiet na mnie. O! Dobra. W ogóle wczoraj byłam w Makowie, bo mówiłam, jak sobie fajnie spędziłam czas czytając książkę. I wciągnęłam się, jestem na setnej chyba stronie, 120, więc no wow. I nie uwierzycie mi, namówiłam moją psiapsi, żeby przeczytała książkę. Zrobiłam jej tutaj taką karteczkę miłego dnia i też mam zakładkę, którą zrobiła moja druga przyjaciółka, bo moja przyjaciółka zresztą robi zakładki, jak widzicie, no jakby ja nie wiem jak ona to robi. Ja po prostu powiem, że mam właśnie problem z tymi tutaj włosami, bo no wtedy dziecka mi też wyściała i siostra mi to jakoś poprawiła, ale no wciąż są krótkie i one się wywijają. I zobaczmy jak to się pracowało, bo tak to musiałam to pracować. Tak, ojej, tak musiałam, tak wiecie, dłużej przejeżdżać, czy tam. Ojej, czy tam właśnie co musiałam? Czy musiałam takie razy, nie? Więc ej, no. Tu ja raz przyjechałam. I to chyba nawet się nie nagrało do końca, bo takie. Nie jest jakieś takie mega ciepłe, no nie wiem. To jest jakiś jeden prezent taki dłuższy, tylko że nie zapomniałam tego prezentu. Powiem, że ja jestem osobą, która zawsze wiecie, jak mam wziąć jakiś prezent czy coś, to po prostu zapominam, bo muszę to później dawać. I co, widzimy się, jak ja będę szła do szkoły. See ya! Moja dziecka ewidentnie płaka o pomoc. 9:11. Mam się wytrącę, bo zdarzyłam sobie zrobić jedzonka. W ogóle doceniłam mój outfit. I love it. Nawet nie ubrałam tych schodni, bo wiecie, była zima i jeszcze mnie uwaliła. Więc sobie już nie ubrałam. Tak się ubrałam dzisiaj w wykładzie. Tak, na dworze jest tak. No tak, okej, trochę wieje. Czuję się trochę jak któregoś skrypci, bo musi być kontent pogodowy oczywiście. Właśnie, mam dzisiaj angielską ciekawkę. Czy umiem? Uczyłam się. Ale czy umiem? To jest pytanie. Pewnie będą słów, których nie umiem. A was? No, ale nie jakoś tam radę. Napiszę to, może to mi popontuje. No, dam radę jakoś, nie? Hello everyone. Ania. Weź, tego nie stawiam. Jak w ogóle wyszłam? Weź. Dobra, guys, więc zrobiłyśmy zdjęcia. Oczywiście Marsia była moim fotografem, a ja jej. Zrobiłyśmy zdjęcia. Wróciłam też do domu po szkole. Jak mówiłam, zwolniłam się z matmy. Dlatego wróciłam wcześniej.
Potańczyłam sobie troszeczkę, Black Mamba oczywiście. No i zrobiłyśmy zdjęcia. Widzieliście je na miniaturce, więc chyba są ładne. Wydaje mi się, że coś z tego będzie. Dziewka mi wchodzi w oczy, do tego się raz nie patrzę. No i co, jeżeli taki film wam się spodobał, nie zapomnijcie o... łapce w górę i subskrypcji. No. I to było wszystko. Love you guys. Bye bye. Annyeong. Annyeong.